a picture of this. This is what makes time travel possible. Cześć, witajcie na kanale Zagrajnik TV. Dzisiaj chciałbym wam opisać doświadczenie, które dowodzi, iż podróże w czasie są możliwe. Ktoś mógłby powiedzieć, to się nie da. Przecież paradoks dziadka i w ogóle, odpowiedziałbym, masz rację. Na poziomie fizyki relatywistycznej, to jest odnoszące się do wielkich obiektów jak my i to, z czym stykamy się na co dzień, twoja stawa. Podróżowanie w czasie rzeczywiście nie jest możliwe. Wymagałoby bowiem poruszania się szybciej niż światło, zatem definitywnie odpada. W fizyce jednak, przynajmniej w tej chwili, funkcjonują dwa zupełnie odmienne zbiory praw i zależności, których nikomu nie udało się jeszcze z sobą połączyć. Tak więc, gdy fizyka relatywistyczna zabrania podróżowania w czasie, fizyka kwantowa nie jest już w tej kwestii tak restrykcyjna. By opis doświadczenia był w pełni zrozumiały, najpierw musimy sobie wyjaśnić kilka banalnych terminów. W najprostszych słowach, obiekty kwantowe, takie jak na przykład elektrony lub składające się na światło fotony, w zależności od warunków zachowują się jak pojedyncze cząsteczki lub jak fala. Wyobraźmy sobie piłeczkę tenisową, która rzucona w inną piłeczkę odpycha ją w losowym kierunku. Właśnie jak taka piłeczka zachowuje się nadlatujący foton, uderzający w spokojnie leżący elektron. Taką sytuację z grubsza opisuje zjawisko fotoelektryczne, za którego wyjaśnienie Albert Einstein dostał w 1921 roku Nagrodę Nobla. Mamy więc niezbity dowód, że fotony zachowują się jak pojedyncze cząstki. Żeby udowodnić, że fotony i inne obiekty kwantowe zachowują się również jak fala, wyjaśnić sobie musimy kolejny termin. Interferencja to efekt zachodzący, gdy nałożą się na siebie dwie fale. Gdy grzbiet fali, choćby na jeziorze, zejdzie się z grzbietem innej fali, powstanie fala jeszcze większa. Podobnie dwie nachodzące się doliny fali dadzą w efekcie dolinę głębszą, zaś gdy grzbiet spotka się z doliną, nastąpi w tym miejscu wygaszenie fali. Jeżeli interferencja zachodzi, definitywnie musimy mieć do czynienia z falą. Jak jednak sprawdzić, czy źródła światła interferują ze sobą? Gdy skieruje się dowolną falę w kierunku przeszkody z wąską szczeliną, po drugiej stronie przeszkody fala wydostanie się rozchodząc się promieniście w wyniku dyfrakcji. Tak więc, gdy wyciąć dwie równoległe do siebie bardzo wąskie szczeliny i wyemitować w ich stronę światło, po drugiej stronie szczeliny zaczną się one promieniście rozchodzić i nachodzić na siebie w miejscach grzbietów i dolin. Gdyby światło nie zachowywało się jak fala, na ekranie naprzeciwko szczelin należałoby się spodziewać dwóch wąskich pasków rozproszonego światła. Tymczasem na ekranie ukaże się cały szereg prążków światła. Tam, gdzie zetknęły się grzbiety promienistych fal świetlnych, pojawią się jaśniejsze prążki. Tam zaś, gdzie wygasiły się grzbiety z dolinami, nie pojawi się nic. Tak ostatecznie w XIX wieku Thomas Young udowodnił, że światło posiada właściwości fali. Mało tego, współcześnie udowodniono już, iż nawet gdy w kierunku szczelin wystrzelone zostanie po jednym fotonie, również one, będąc równocześnie falą, będą sobą interferować i dadzą w efekcie wzór na ekranie. Zapoznawszy się z tymi terminami, możemy przejść już do eksperymentu dowodzącego, że na poziomie kwantowym istnieje możliwość wysłania informacji wstecz w czasie. Na przykład do ułamka sekundy temu, do wczoraj lub do 5000 lat temu. Wyobraźmy sobie następujące doświadczenie, będące zmodyfikowaną wersją doświadczenia Younga. W tym miejscu znajduje się specjalny emiter, wystrzeliwujący wyłącznie jeden foton. Tutaj jest lustro fenickie. Posiada następującą właściwość. Foton natykający się na lustro ma dokładnie 50% szans na to, że odbije się od niego pod kątem prostym, bądź że przeleci na jego drugą stronę. Na poziomie fizyki kwantowej operuje się wyłącznie stopniami prawdopodobieństwa, więc nie ma sposobu, by przewidzieć, czy foton przeleci dalej, czy się odbije. Po prostu z określoną dozą pewności można stwierdzić, że stanie się tak lub tak. W tym miejscu ustawiamy zwyczajne lustro odbijające 100% fotonów, również pod kątem prostym. W tych miejscach standardowo umiejscawiamy szczeliny, za nimi zaś ekran.
ekran, na który padać będzie ostatecznie foton. Teraz zacznie się robić dziwnie. Gdy naukowcy wystrzelili jeden foton, który miał pokonać jedną lub drugą ścieżkę, decyzja, którą dokładnie, zapadała w chwili zetknięcia się fotonu z lustrem fenickim, na ekranie pojawił się wzór interferencyjny. Przypominam, został wyemitowany wyłącznie jeden foton, skąd więc ten wzór? Otóż obiekty kwantowe mogą wejść w stan superpozycji, co w najprostszych słowach oznacza, iż mogą znajdować się w kilku miejscach równocześnie, a raczej znajdują się wszędzie tam równocześnie, gdzie jest to w danej chwili prawdopodobne. W tym przypadku więc foton pokonał obie ścieżki naraz, interferując ostatecznie sam ze sobą. Ciągle zastanawiacie się, jak to jest możliwe, że jeden foton pokonał dwie ścieżki równocześnie? Naukowcy też nie mogli przestać o tym myśleć, tak więc zdecydowali się umieścić tuż za lustrami detektory, żeby przyłapać rozdwajający się foton na gorącym uczynku. Cóż się okazało? Zawsze, gdy detektory były włączone, foton jak na złość pokonywał wyłącznie jedną z dwóch ścieżek, zaś wzór interferencyjny nie ukazywał się. Jest to spowodowane tym, iż na poziomie fizyki kwantowej obserwacja zjawiska wpływa na jego wynik. Tak więc foton pokonuje obie możliwe do pokonania ścieżki naraz, wtedy jednak i tylko wtedy, kiedy nikt na niego nie patrzy. Taki skromniś. Naukowcy postanowili się więc wycwanić i ustawili detektory dokładnie przed szczelinami, same szczeliny zaś odsunęli na znaczną odległość. Tak więc wystrzelony foton na etapie lustra fenickiego podejmuje decyzję, by pokonać trasę obiema ścieżkami. Detektorów nie widać, droga wolna. Następnie foton, już w podwójnej superpozycji, mknie do szczelin. Może do nich dolecieć w ułamka sekundy, ale by łatwiej było nam sobie to wszystko wyobrazić, załóżmy, że fotony mają do pokonania gigantyczny dystans godziny świetlnej. Tak więc, gdy po długiej godzinie foton dociera spokojnie do dwóch szczelin, natrafia nagle na sprytnie ustawione detektory. Naukowcy są już pewni, że oto przyłapali dowcipny foton i z tej sytuacji na pewno nie ma wyjścia. Okazuje się jednak, że wzoru interferencyjnego nie ma, a elektron przelatuje ostatecznie wyłącznie przez jedną szczelinę. Jak to możliwe? Cóż, zawodzi tutaj standardowe rozumowanie. Trzeba założyć, że foton, wpadłszy w pułapkę, wysłał sygnał o godzinę wstecz, z ostrzeżeniem, że na końcu drogi czai się podstęp. Dokładnie. Foton wysłał do siebie samego sygnał wstecz w czasie, by przy lustrze fenickim wybrać tylko jedną drogę. Gdyby lustro znajdowało się 1000 lat świetlnych od szczelin i detektorów, sygnał zostałby wysłany o 1000 lat wstecz. Dziwne, co?